Gmina Nowy Wiśnicz. W środkowej części województwa małopolskiego, na obszarze Pogórza Wiśnickiego, leży gmina Nowy Wiśnicz, posiadająca cenne obiekty zabytkowe, świadków bogatej, wielowątkowej historii tej ziemi. Miasto Nowy Wiśnicz zostało założone w 1616 roku przez Stanisława Lubomirskiego, herbusz Reniawa. Losy tej rodziny na zawsze splotły się z losem miasta, o czym po dziś dzień przypomina ujmująco prosty herb Nowego Wiśnicza, nawiązujący formą do herbu rodu fundatorów. Centrum czerwonego pola tarczy, niczym rozciągnięta litera S, przecina srebrna krzywaśń, symbolizując naturalne krzywizny biegu rzeki. Nad miastem góruje zamek, będący 1/3 wyjątkowego zespołu architektoniczno-krajobrazowego. Zespół ten został wyróżniony tytułem Pomnika Historii i jako unikatowy komponowany krajobraz podlegał będzie szczególnej ochronie. Pozostałe jego części stanowią położone na południe od zamku klasztor oraz miasto ulokowane na zachód od obu obiektów. Zamek, klasztor i miasto budują podstawę osi całego założenia, które z lotu ptaka tworzy trójkątny plan. Dziedzictwo polskiego baroku. Nowy Wiśnicz leży na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Natury 2000. Mamy tutaj unikatowe gatunki nietoperzy, które zamieszkują na zamku, ale również korzystają z naszych tutaj terenów, na przykład z parku, który nie tak dawno został zorganizowany, Park 400-lecia u podnóża zamku. Nowowiśnicki zamek powstał na 2 wieki przed urbanistyczną rewolucją, której zawdzięcza swój obecny charakter. Wzniesiony został w stylu gotyckim, a jego istnienie pierwszy raz odnotowano pod koniec XIV wieku. Znajdujemy się w sali balowej, zwanej również rycerską, zamku w Wiśniczu. Po Wawelu, największym zamku w Małopolsce, jednym z największych w Polsce, jednej z największych twierdz XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Z tego zamku w 1621 roku Stanisław Lubomirski wyjechał pod Chocim i przywiózł Polsce 50 lat pokoju podpisanego rozejmu z Imperium Osmańskim. Zamek, zwany również Kmitów i Lubomirskich, swoje początki ma w XIV wieku i w rodzinie Kmitów, której największy Piotr Kmita V był wielką postacią Rzeczypospolitej, bardzo światłym, wykształconym człowiekiem. Zmarł niestety bezpotomnie. Po kilku latach i przechodzeniu zamku do różnych właścicieli kupił go Sebastian Lubomirski, a jego syn Stanisław doprowadził go do takiej postaci, jaką w tej chwili widzimy, jednocześnie zakładając miasto Nowy Wiśnicz, a po powrocie spod Chocimia fundując klasztor karmelitów bosych, obecnie zakład karny w Nowym Wiśniczu, też jeden z najstarszych takich obiektów w Polsce, bo już od XIX wieku. Obecnie zamek zawdzięcza swoją postać, czyli to, że został odbudowany, profesorowi Alfredowi Majewskiemu, który wyznaczył sobie jako jeden z głównych celów swojej kariery doprowadzenie do tego stanu obiektu, który był bardzo zniszczony i to już przed II wojną światową, a wojna jeszcze dopełniła tego zniszczenia. Na dzień dzisiejszy zamek jest własnością Skarbu Państwa i udostępniony szerokiej rzeszy turystów, zwłaszcza młodzieży. Staramy się tutaj połączyć historię i możliwość oglądania obiektu z tym, co dla młodzieży teraz jest najatrakcyjniejsze i powszednie, czyli nowoczesnymi technologiami. W związku z powyższym od kilku lat jest atrakcja, którą nazwaliśmy Bastion VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Można usiąść i odbyć w tej technologii podróż po tym obiekcie, ale w scenerii XVII-wiecznej. Udostępniona jest większość również pomieszczeń zamku, począwszy od
piwnic i kazamatów przez największą w Polsce podziemną stajnię, która znajduje się w kurtynie południowo-zachodniej, i tą piękną salę balową, w której organizujemy koncerty. Występowała tu Filharmonia Krakowska, występowała Opera Krakowska, również Filharmonicy Berlińscy. Stanisław Lubomirski miał ambicję taką, aby zamek dorównał Wawelowi. W tym celu zatrudnił Macieja Trapole, który pochodził z Włoch, z Lombardii, a nie tak dawno okazało się, że pochodził z gminy Piuro, które znajduje się w północnych Włoszech. I mieszkańcy gminy Piuro byli u nas w Wiśniczu, odwiedzili nas, zaprosili nas również do siebie i okazało się, proszę Państwa, że w Piuro znaleziono w wykopaliskach archeologicznych polskie monety pochodzące z wieku XVII. Piurejczycy to ludzie, którzy bardzo dbają o swoją historię i 400 lat temu ich miejscowość została zasypana przez lawinę błotną. Stąd też prace wykopaliskowe, które prowadzili na tym terenie i które ujawniły właśnie te powiązania między Polską a Włochami. Dawni klasztor karmelitów bosych, a współcześnie zakład karny, ten najwyżej położony obiekt w gminie Nowy Wiśnicz w Leksandrowej, nadal pełni funkcję swoistej fortecy. Niegdyś otoczony potężnymi fortyfikacjami bastionowymi klasztor mógł chronić miasto lub wspierać zamek ogniem dział. Unikalna urbanistyka miasta i jego wielka historia zapisana w barokowej architekturze warte są poznania, nawet jeśli miałby to być tylko krótki przystanek na drodze między Bochnią a Limanową. XIX i XX wiek także zapisały się w dziejach miasta szczególnymi historiami wielkich osobistości, a w Koryznówce skupiają się one jak w soczewce. Jestem przewodnikiem w Muzeum Pamiątek po Janie Matejce Koryznówka w Wiśniczu, które to muzeum od 40 już lat udostępnia pamiątki zgromadzone przez rodzinę Serafińskich w ich prywatnym domu. Obecni właściciele to czwarte pokolenie Serafińskich w tym domu, a sławny Jan Matejko odwiedzał Serafińskich w Wiśniczu, zanim w ogóle ten dom zbudowano, w miasteczku w dole, na wprost ratusza. Dorastanie i młodość wspólne z młodzieżą wiśnicką, spiskowania do powstania styczniowego, wyjścia na długie spacery okoliczne, atrakcje, podziwianie kamieni Brodzińskiego czy kamień Grzyb, chodzenie po ruinach zamku, wówczas malowniczych, niezadaszonych i niepilnowanych. Dominanta w krajobrazie ówczesnego Wiśnicza to klasztor, klasztorny kościół. Te wieże dominowały w krajobrazie. Kiedy ktoś pyta, co tu jest najciekawszego w tym muzeum, mam kłopot, bo najciekawsze jest to, że jest to całość, przetrwała kolekcja. Jest tak, jak urządzali sobie mieszkańcy w połowie XIX wieku. Dworek ten był swego czasu miejscem ulubionym przez malarza Jana Matejkę, któremu zawdzięcza częściowo swoją nazwę, ale też miejscem, gdzie kilkadziesiąt lat później rotmistrz Witold Pilecki zaczął pisać swój pierwszy raport o sytuacji w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Stoi za tym niemal sensacyjny splot wydarzeń, w tym przejęcie tożsamości. Kolejne pokolenia Serafińskich i kolejne historie. Ojciec obecnej właścicielki, kiedy pracował przed wojną jako inżynier rolnik, w 1939 roku musiał przywdziać mundur. Pseudonim Lisola, placówka AK tu w Wiśniczu. Tu dociera po ucieczce z Auschwitz z grupą dwóch kolegów, rotmistrz Pilecki. Prosił o kontakt z placówką AK. Najbliższą i z Bochni go tutaj przyprowadzono. Jakież było jego zdumienie, kiedy dowiedział się, że będzie rozmawiał z Tomaszem Serafińskim, bo przecież jako Tomasz Serafiński był w Auschwitz, na papierach ojca właścicielki. O czym żaden z nich na początku nie wiedział, że ktokolwiek kogokolwiek naraża. Scena niesamowita, wyobrażam to sobie. Przychodzę oddać nazwisko, honoru nie splamiłem.
Ten bogaty wachlarz możliwości uzupełnia piękne położenie, idealne pod uprawę winorośli. Oto nasłonecznione stoki gminy, od niedawna pokryte równymi rzędami winnej latorośli, dającej wspaniałe owoce, a tym samym sposobność do zapoznania się z mądrością starożytnej sentencji in vino veritas. Winnicę założyliśmy w 2012 roku, dokonaliśmy tutaj pierwszych nasadzeń. Wszystko to trwało powiedzmy do 2019 roku. W 2020 roku na wiosnę zasadziliśmy drugą część razem, w tej chwili mamy 1,5 hektara. A tak naprawdę początki zaczęły się od tego, że bardzo długo szukaliśmy konkretnej lokalizacji pod winnicę. Bardzo długo przed założeniem winnicy szukaliśmy działki odpowiedniej lokalizacji i po kilku latach tak naprawdę starań i poszukiwań znaleźliśmy ją właśnie tutaj, w gminie Nowy Wiśnicz, w Chronowie. W przeciągu tych lat, od kiedy tutaj jesteśmy, nasza winnica się rozrastała, zaczęliśmy produkować wina. W związku z tym wszystkim zaczęliśmy być też atrakcyjni dla osób, które chciały coś się dowiedzieć na temat produkcji wina. Bardzo dużo osób z okolic tutaj, czy to gminy, czy powiatu, odwiedza nas, żeby spróbować naszych win, odwiedzić naszą winnicę, przejść się pomiędzy krzewami, zobaczyć, na czym polega w ogóle produkcja wina w Polsce, bo nie jest to takie codzienne. Tak naprawdę nie ma aż tylu tych winnic i wszędzie ich nie można spotkać. W związku z tym wszystkim zaczęły się zawiązywać w Polsce stowarzyszenia winiarzy, do których też należymy, do Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Na przykład jest Małopolski Szlak Win, na których bardzo dużo turystów podróżuje pomiędzy winnicami na takim szlaku. Oprócz wspomnianego już klasztoru, gmina może się pochwalić także inną, cenną architekturą sakralną. Na jej terenie, w Chronowie, wybudowany został w 1685 roku Kościół Ducha Świętego, który jest częścią popularnego szlaku architektury drewnianej. Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu zbudowany został w pierwszej połowie XVII wieku. Ufundowany został przez Stanisława Lubomirskiego, a powstał przy współudziale architekta Macieja Trapoli. Znaczącą rolę dla życia kulturalnego w gminie ma Ośrodek Edukacji Regionalnej. Znajdujemy się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu, obiekcie, który pierwotnie był wybudowany przez kółko rolnicze i pełnił funkcję edukacyjną dla miejscowych mieszkańców, którzy dowiadywali się o tym, jak dobrze gospodarować na roli, jak prowadzić dobrze gospodarkę hodowlaną. Dzisiaj od 2006 roku. Zapraszamy tutaj wszystkie osoby chętne, które chcą poznawać kulturę regionu, również zapoznawać się z życiem mieszkańców sprzed lat w regionie, jak żyli, jak gospodarowali, czym się zajmowali, jakie były, jak wyglądał ich czas codzienny i również jak wyglądał ich czas świąteczny. Opowiadamy, pokazujemy też sprzęty, którymi posługiwali się w swojej pracy, jak również opowiadamy i przybliżamy kulturę tą niematerialną, wierzenia, zwyczaje, obrzędy rodzinne, ale również te wszystkie zwyczaje, które dotyczą roku obrzędowego. Ostatni rzut oka na nowowiśnicki rynek z zabytkowymi domami oraz ratuszem miejskim z około 1620 roku, który zmienił swój kształt po pożarze w 1863 roku, a dziś mieści nie tylko Radę Miejską, ale i bibliotekę.